Będę mówił o męskości albo o kryzysie męskości, i moja perspektywa jest właśnie taka, dlatego że będzie to perspektywa gabinetu terapeutycznego. Ja na co dzień jestem psychiatrą i terapeutą rodzinnym, i moje doświadczenie, to prawda, będzie pewnego rodzaju uogólnieniem tego, co się dzieje w gabinecie, ale pamiętajcie Państwo, że to uogólnienie zawsze jest wątpliwe, gdyż opiera się na nie badaniach socjologicznych, nie wnioskach antropologów kulturowych, tylko tym, co właśnie przytrafia mi się w spotkaniu z rodzinami, parami, małżeństwami w gabinecie. To jest taka sytuacja burzliwa. To jest sytuacja taka właśnie, kiedy ludzie są w kryzysie i szukają pomocy. Chcę Państwu powiedzieć o kryzysie męskości, zaznaczając, że to jest właściwie dobra wiadomość. Ten kryzys jest dobrą wiadomością, troszkę zgodnie z takim powiedzeniem, że kryzys może być początkiem czegoś dobrego. A o tym kryzysie chcę Państwu powiedzieć poprzez takie trzy odsłony. Pierwsza odsłona to jest sytuacja mężczyzny, który traci władzę. Trochę to jest tak jak na tym obrazku po lewej stronie. Z jednej strony przypomina może Państwu to koronę, a to jest także kastet. Ale kobieta powiedziała, że sobie poradzi, że może wygrać, a w każdym razie nie da się poniżać. To będzie w tym sensie dalszy ciąg tego, o czym Państwo przed chwilką słyszeliście z poprzedniego TED-a. I gdyby popatrzeć na to z perspektywy gabinetu terapeutycznego, to można powiedzieć o czymś takim jak o zdetronizowaniu macho. Państwo może macie taką wiedzę, jak wygląda genogram, czyli pewien rodzaj graficznego zapisu drzewa rodzinnego. Ci na czerwono to są rodzice, a potem jest taki król. Król, władca, ten, który wie lepiej, ten, który dysponuje władzą finansową, prawem kultury rządzi. A po prawej ten ród niebieski to są z wzorca egalitarnego, gdzie kobieta ma równe prawa jak mężczyzna, gdzie jest szanowana i gdzie zarówno dostęp do pracy, jak i pieniędzy jest taki, że ona twierdzi, że może coś zrobić i ma takie prawa jak ten mężczyzna. No i oczywiście taka sytuacja rodzi konflikt. Taka sytuacja sprawia, że nie wiadomo, co ten chłopczyk na zielono zaznaczony będzie robił. To zderzenie dwóch wzorców, patriarchalnego i egalitarnego, to będzie coś, co będzie w dodatku początkowo przeżywane jako naturalne prawo walki. Ja mam rację, ja wygram, ja przekonam drugiego, ale od pewnego momentu będzie oznaczało, ty mnie widocznie nie kochasz. Bo jeżeli ty się ze mną nie zgadzasz, jeżeli ty chcesz iść do pracy, a w mojej rodzinie było tak, że kobieta, moja mama, moja babcia, była od tak zwanego krzątactwa, czyli kuchnia, bieg, dopierunek, a ja byłem tym, który przynosił kasę, ja byłem tym, który rządził, to jeżeli ty tego nie chcesz zrobić, jeżeli ty masz jakieś fochy i wymyślasz sobie, że pójdziesz do pracy, to widocznie ty jesteś przeciwko mnie. I to jest sytuacja, która można by powiedzieć, jest odsłoną pierwszą. Odsłona druga to jest odsłona mężczyzny, który goni za sukcesem. To jest sytuacja taka, gdzie znowu nauczeni, że my mamy dostarczać nie tylko pieniędzy, ale należy nam się sława, należy nam się honor i należą nam się złote medale. No więc najlepiej to będzie, jeżeli będziemy dużo w pracy, tak jak tu Państwo macie na tej fotografii po prawej stronie, już jest chyba północ, a oni wszyscy jeszcze pracują. Tutaj małymi literkami stoi napisane, że on jej unika, bo ona go goni. Ona go goni, bo ona go chce mieć więcej przy sobie. Ona potrzebuje czułości, bliskości, rozmowy, kontaktu. No, najkrócej rzecz biorąc, miłości. Ale ona tego tak chce, albo tak o to prosi, że on się chowa w pracy. Jak on się chowa w pracy, to ją to jeszcze bardziej boli. Jak ją to boli, to ona jeszcze bardziej prosi o to, żeby tego więcej mieć. Ale może to prosi natarczywie, w ten sposób on ucieka do pracy, ale nie mówi, ja uciekam do pracy, tylko mówi, ja muszę pracować, bo muszę ciebie utrzymywać. Zauważcie Państwo, że jest coś, co my w terapii nazywamy przyczynowością kolistą.
To znaczy mówimy, to nie jest on winien, to nie jest ona winna, tylko to jest to sprzężenie zwrotne winne. W ten sposób możemy bardziej im pomóc, ponieważ gorzej się pomaga w ten sposób, że się obwinia, a łatwiej jest pomóc, kiedy pokażemy tej parze, że ich kłopotem jest nie, że ona jego potrzebuje albo że on jej unika, tylko że są w takiej pętli zarzutów. I to jest ta odsłona samotnego pracoholika. Samotny pracoholik, wiadomo, że ci, którzy dużo pracują, z jednej strony o godzinie 20, mniej więcej 20 mają wykład, a także w tym czasie moja żona czeka w domu i pyta się, czy mi zrobić kolację, ale ona też pracuje, więc nie muszę się tak uważać za samotnego. W każdym razie mogę uznać, że albo się chcę Państwa zachęcić do takiego spojrzenia. Kiedy jesteście w konflikcie z partnerem, z partnerką, to starajcie się unikać takiej wersji pod tytułem to twoja wina. Bo po pierwsze w zamian będziecie mieli to samo, tylko w rewersie, a po drugie nie da to żadnego rozwiązania. Raczej postarajcie się zobaczyć, jakie jest sprzężenie zwrotne. Na czym polega to, że dzieje się to po kole, troszeczkę tak jak na takiej karuzeli, gdzie dwa koniki jeżdżą dookoła i trudno powiedzieć, jeżeli są po przeciwnej stronie tej osi, to trudno powiedzieć, kto kogo łapie, a kto kogo goni, zwłaszcza jeżeli są właśnie dokładnie po drugiej stronie. I często małżeństwa, czy często pary, które trafiają do gabinetu terapeutycznego, są właśnie w takiej sytuacji. Wtedy pokazujemy, że to nie on winien, nie ona winna, tylko to, że wsiedli na tę karuzelę i tej karuzeli mechanizm warto by było zobaczyć. I trzecia sytuacja, coraz bardziej popularna w związku z tym klimatem, który nazywamy chyba trafnie postmodernistycznym, gdzie wiele wolno i gdzie nie zawsze coś innego niż przyjemność jest prymarne. Otóż mówimy o tym rodzina patchworkowa, a to oznacza, że ta rodzina składa się z kilku rodzin. To jest moje doświadczenie właściwie z aktualnie prowadzonej przeze mnie terapii. Rzecz jasna nie jest moim prawem ani ochotą, żeby szczegóły ujawniać, ale sytuacja polega na tym, że jest para małżeńska, to jest ten pan niebieski z tą panią zieloną, tam w drugiej stronie, taką ciemniej szaro-zieloną. I ta para jest w rozwodzie i ta para ma dwójkę dzieci. Ale ta pani zielona ma też męża, tego żółtego, i oni są razem. Ale ona ma także córkę z poprzedniego małżeństwa, jest w rozwodzie. Ten pan, który był w rozwodzie drugim, miał także syna z poprzedniego rozwodu. Daję słowo honoru, to nie jest sytuacja wymyślona przeze mnie na potrzebę spotkania z Państwem. I problem polega na tym, że ta kobieta i ten mężczyzna, oni mają tak zwaną rozdartą lojalność. Oni chcą być dobrymi ludźmi. Oni nie chcą zostawiać swoich dzieci z poprzednich związków samopas. Oni chcą zadbać o ich wykształcenie. Oni chcą przemyśleć, jak im pomagać. Oni się spotykają na każde święta w kilku miejscach. I to jest coś, co właśnie można by nazwać niedomkniętym związkiem i chaosem zobowiązań. To jest sytuacja, której będzie, czy których będzie coraz więcej, właśnie z uwagi na to, jak zmienia się wzorzec rodziny, jak zmienia się wzorzec miłości, jak zmienia się sens słowa zobowiązanie. Nie jestem teraz od tego, żeby to poddawać krytyce, czy mówić, co należy, a co nie należy, ale w każdym razie przypomina to ów patchwork, czyli to troszeczkę jak kolaż. Tak? No, w każdym razie zauważcie Państwo, że obok tego problemu, który się przewijał przez nasze dzisiejsze spotkanie, to znaczy, jakie ma mężczyzna kłopot z okazywaniem emocji, uczuć, w szczególności uczuć słabości, bo nie wypada, bo wzorzec kulturowy zakazuje, to jest jeszcze coś takiego jak zobowiązanie wewnętrzne, na przykład bycia dobrym dla tych, których się poczęło, albo bycia dobrym dla kobiety, z którą było się w związku. W ten sposób powstaje pewien, może uproszczony, portret współczesnego mężczyzny. Jak Państwo widzicie, zważywszy, że cały w rdzy, to da się uznać, że on jest w kryzysie. On jest unieważniony
właśnie przez tę sytuację utraty tronu. To jest ten mężczyzna, który już wie, że nie ma prawa do bycia monowładcą. On jest zmęczony tą rywalizacją, która mu nakazuje cały dzień i całą noc pracować i marzyć o karierze i uczestniczyć w tym rat race'ie. On jest też bezradny wobec tego rozdarcia lojalnościowego między koniecznością tego, żeby być dobrym dla wszystkich. A co kobiety uznają za męskość? To jest pytanie, jak się ma ten jego wyścig, ta jego detronizacja i ta jego rozdarta lojalność do tego, co statystyki podpowiadają. Otóż kobieta życzy sobie opiekuńczości. No, tylko czy on może dać jej opiekuńczość wtedy, kiedy on jest tak długo w pracy? Kobieta życzy sobie szacunku. No tak, ale jeżeli on jest tym królem, to tam szacunku wiele nie będzie. No ale czy on może dać jej może trochę więcej stabilności materialnej? No nie bardzo, jak on jest taki rozszczepiony między szereg dzieci, szereg kobiet z poprzednich związków. Te trzy najważniejsze wartości, procentowo wyliczone, okazują się, że w tej wersji dotychczasowej słabo się spełnią. I to jest właśnie ten kryzys, o którym myślę, że to dobrze się składa, że ten kryzys ma miejsce, bo w ten sposób, jeżeli będzie więcej opiekuńczości, więcej szacunku i więcej poczucia bezpieczeństwa, to co prawda on będzie musiał, ten mężczyzna, będzie musiał zakwestionować tę swoją dotychczasową męskość, ten pomysł, który ma z dziada, pradziada jako patriarcha rodzinny, ale możliwe, że bardziej w gruncie rzeczy odpowie na to, czego kobieta potrzebuje. I okazuje się, że zaledwie 10% kobiet potrzebuje dominacji w związku. To jest dobra wiadomość dla 90% mężczyzn i 100% kobiet. Zatem mężczyzna stoi przed wyzwaniem. Musi lepiej zrozumieć to, co się dzieje dookoła. Te filmy, które Państwo widzieliście w minionej godzinie, to jest właśnie wgląd. To jest taka okazja do zobaczenia, jak to jest od środka. Ale jednocześnie musi stworzyć siebie na nowo, to znaczy już nie ma być tym królem, już nie musi być tym biegaczem, ani taki porozdzierany na szereg zobowiązań. No w tym sensie jest źle, ale nawet dobrze, dlatego że chcąc, nie chcąc, jak to drzewo z plaży Grecji, musi się utrzymać, jeżeli nie chce zginąć. Musi się utrzymać na nowy sposób. Dziękuję bardzo.